Witam kolejną autoterapią bólu karku, szyi, tak? Jeżeli mamy problem ze zgięciem bocznym szyi, rotacją, tak, pochylaniem się, to dzisiaj pokażę, jak możemy sobie w łatwy sposób samodzielnie, robiąc właśnie autoterapię, na przykład przy pomocy gumy, ale nie tylko. Możemy, jeżeli mamy gumę, możemy złapać jakiegoś po prostu przedmiotu mocno, tak, wyciągając po prostu troszkę rękę, tak, i trzymając się mocno. Już pokazuję, co chodzi. Ogólnie tak, będziemy pracować na mięśniu dźwigacz łopatki, czyli taki mięsień, który właśnie on się wszczepia, jak mamy łopatkę, nie? To jest moja lewa łopatka. To on się wczepia właśnie tutaj do kąta górnego łopatki, tak? I jest sobie wyżej i on się wczepia tutaj. I on wyciąga nam łopatkę do góry. Kolejnym mięśniem, który jest często, gęsto, mocno napięty, tak? I właśnie przez to, że jest napięty, to nie możemy zrobić tego skłonu bocznego, tak, jest problem z rotacją, tak. To jest mięsień czworobocznym grzbietu, tak, tak zwany kaptur. Właściwie jego górna część, bo on jest podzielony sobie na trzy części, dzisiaj mówimy część górną. I ten mięsień, jego część górna odpowiada właśnie za uniesienie barku. No i właśnie, i o co chodzi, co będziemy robić? Mamy taśmę. Tak. I sobie możemy przytrzymać tam nogę, prawda? Ja tutaj mocno trzymam, tak, żeby ciągnęło mi bar w dół, tak? I jeżeli chcemy sobie popracować tutaj z prawej strony, tak, czyli prawa ręka tutaj jest ustabilizowana. Jeżeli chcemy popracować na mięśniu tym dźwigacz łopatki, musimy spojrzeć się tak na skos i w dół. Jakbyśmy patrzyli się na swoje, jakby na X, na skos. Jak patrzymy, jak pracujemy prawą stroną, popatrzymy się w lewą stronę, swoje lewe kolano, nie? W tym kierunku. I tak. Łapiemy tutaj. Tutaj. Stabilnie. Obracamy. Dajemy w dół. I naciągamy sobie delikatnie. Przytrzymujemy sobie. Około od 5 do 10 sekund, ile damy radę, ale to nie może być takie mocne ciągnięcie, bo to nie dochodzi, żebyśmy uszkodzili tkankę, tylko musimy czuć wyraźne takie naciąganie, ciągnięcie, to nie ma być ból. I jeżeli, tak, trzymamy sobie, tak, kierunek jest, tak, broda idzie tu, tak, do kolana, żeby to zrobić, również w pozycji siedzącej, to działa. Tak, wracamy się w dół i naciskamy sobie ręką lewą tutaj, aby rozciągnąć jeszcze ten mięsień. Możemy delikatnie jakby oporować drugą stronę, tak? Dajemy 20% siły. Trzymamy sobie tak 5 sekund. Głęboki wdech. Wydech, rozluźniamy i pogłębiamy. I znowu trzymamy sobie. Dajemy sobie troszeczkę oporu. Przytrzymujemy kilka sekund, głęboki wdech. I wydech, i wypuszczamy. Tak? Tak rozciągamy mięsień dźwigacz łopatki. Teraz będziemy rozciągać górną część mięśnia czworobocznego grzbietu, tak zwane tej kaptury. Tak.
Do tego głównie służą, tak? Ta część mięśnia. I też sobie przytrzymujemy, zjemy sobie rękę i już tylko robimy ten ruch, tak? Czyli jak pracujemy też z prawą stroną, to łapiemy sobie tutaj i idziemy sobie w bok i znowu możemy tak przytrzymać, powiedzmy tak od pół minuty do minuty. A możemy zrobić tak, że po prostu dajemy delikatne napięcie w drugą stronę, w powrotnym kierunku. Przytrzymujemy sobie tak 5 sekund. Głęboki wdech i wydech i rozluźniamy. I znowu powtarzamy sobie. Tak, mięsień jest napięty. Dajemy opór 20%, żeby tylko czuć rozciągnięcie. Nie ma być czuć bólu. Głęboki wdech i wydech i znowu pogłębiamy. I ten sposób pracujemy sobie praktycznie wszystkie najważniejsze struktury z tyłu szyi. No i nie będziemy mieć takiego poczucia, że tacy jesteśmy tacy jakby zabetonowani dosłownie. I też ruchy rotacyjne w lewo, w prawo też będą łatwiejsze, też będzie większy zakres ruchu i też te ruchy zgięcia, tak, w dół też będą łatwiejsze. Także te ćwiczenia, to terapię można sobie samemu zrobić śmiało w domu, nie zajmuje to dużo czasu, ale proponowałbym, jeżeli trochę mocniej popracujemy, tak, jeżeli ktoś chciałbym mocniej tak właśnie popracować, sobie radził, bo to tak efekt będzie. Ja bym proponował zrobić sobie to wieczorem, kiedy już odpoczywamy, nic nie musimy dźwigać i tak dalej, bo też jest tak, że jeżeli rozciągamy mięśnie, one są czasowo tak mocniej rozciągnięte, to też wtedy spada ich takie jakby bazowe napięcie, czyli jeżeli my mocno chcemy, powiedzmy, rozciągnęliśmy mięśnie, tak? Chcemy coś mocno podnieść, bo nie tak wyszło, tak? Musimy coś przynieść, na przykład, nie wiem, z piwnicy, cokolwiek, jakieś zakupy. No i niedawno się rozciągaliśmy, to musimy niestety zrobić tak, że najlepiej jakby nic po ćwiczeniu, nic siłowego nie robić, dlatego że właśnie te mięśnie, takie troszeczkę rozciągniemy, to one nawet do 25% tracą jakby swoją siłę, tak? Czyli one są troszeczkę jakby tak mechanicznie bardziej jakby rozciągnięte, tak? Niż normalnie, tak? I one potrzebują chwili czasu, żeby wrócić do siebie, więc tego dnia najlepiej zrobić sobie, kiedy będziemy rozciągać się te partie mięśniowe, już po prostu wolne, tak? Żadnych jakichś tam szybkich ruchów głową też nie, bo tkanki, tak? Zapracowały, wszystko jest świeże, delikatne, porozciągane. Nie chcemy sobie dołożyć problemów. I jeżeli damy chwilę tkankom na zasapnięcie, tak, na zregenerowanie się, przyzwyczajenie i że już trochę się zwiększył ten zakres ich, tak, bo były spięte, to będziemy zupełnie inaczej się czuć.